mieli się poddać po 12 godzinach. Byli atakowani z morza, lądu i powietrza. Bronili się 7 dni. A obrona Westerplatte, czyli pierwsza bitwa II wojny światowej, na zawsze przeszła do historii jako symbol polskiego oporu przeciwko niemieckiej agresji, jako dowód niezłomności i odwagi w walce przeciwko złu. Szanowni Państwo, spotykamy się w murach Bazyliki Świętej Brygidy, która jest miejscem zapisanym od kilkudziesięciu lat w dziejach Gdańska i to nieprzypadkowo, że tę świątynię mogliśmy wybrać jako miejsce oddania hołdu żołnierzom z Westerplatte. Artyści są tymi, którzy docierają do naszej wrażliwości i potrafią naszymi duszami wstrząsnąć i pozostawić niezatarty ślad. I dlatego właśnie elementem upamiętnienia bohaterów z Westerplatte jest ten koncert. Skala odkrycia zaskoczyła nas. Na dzień dzisiejszy właśnie jest podejmowany drugi szkielet, jest wykonywana jego dokumentacja opisowa, fotograficzna i rysunkowa i zaraz przystąpią do działań specjaliści z IPN-u, którzy będą podejmowali ten szkielet w celu przekazania go do kolejnych badań. W tej chwili rusza cały proces badań pierw antropologicznych, medycznych, sądowych i następnie genetycznych, czyli z tego szkieletu będziemy starali się wydobyć dobrej jakości materiał genetyczny, ustalić jego profil genetyczny, czyli tak zwany genetyczny odcisk palca. Kolejnym etapem będzie próba odnalezienia rodzin, pobrania od nich materiału porównawczego, no i finalnie identyfikacji. To są momenty, w których czuje się sens naszej pracy. 80 lat od momentu, gdy po raz pierwszy strzały padły na Westerplatte, odnajdujemy kolejne szkielety, najprawdopodobniej szkielety polskich bohaterów. To wywołuje tego typu reminiscencję, że oto polscy bohaterowie wracają. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Napisał już we wrześniu 1939 roku w swojej słynnej pieśni Konstanty Ildefons Gałczyński. Wtedy jeszcze nieznana była liczba ofiar śmiertelnych tego boju wśród polskich żołnierzy. A fakty są takie,
że spośród około 210 żołnierzy placówki, mimo 7 dni ataków piechoty w proporcjach 10:1, bombardowań artylerii naziemnej i okrętowej, nalotów bombowych, polska obrona była tak skuteczna, że do nieba, jak mówi pieśń, poszły tylko 4/4 żołnierzy z Westerplatte. Spośród 16 poległych chowamy dziś 9 i ich dowódcę. Przez 80 lat nie wiedzieliśmy, że chodziliśmy po ich szczątkach. Nie wiedzieliśmy, po jak uświęconej ziemi kroczymy. Dzisiejszy dzień oznacza, że odtąd na Westerplatte mamy prawdziwy, a nie tylko symboliczny cmentarz polskich bohaterów. Dramat lokalny, dramat pojedynczych osób mówi o dramacie całego pokolenia, o hekatombie ogarniającej cały świat. Więc mieliśmy zadanie, aby wybrać prace, które z jednej strony nie zacierają owego lokalnego, kameralnego charakteru cmentarza, a z drugiej strony cmentarza, który musi udźwignąć symbolikę, która jest zawarta w tak kruchych elementach jak niebo, drzewa, krajobraz zniekształcony przez leje po bombach, przez łąkę, przez szczątki willi oficerskiej. Prace są mocno nietypowe, bo są to nie tylko prace budowlane, ale są to też prace konserwatorskie i prace związane z ochroną przyrody. Prace konserwatorskie fundamentów, reliktów zabudowy oryginalnej z września 1939 roku. Przy okazji będą prowadzone prace związane z zielenią, konserwacją zieleni, drzewo, stan, gęsta siatka korzeni. To wszystko w trakcie tych prac ziemnych, które trzeba bez mała wykonywać ręcznie, centymetr po centymetrze, musi być prowadzona w taki sposób, aby nie uszkodzić, nie spowodować straty w tym drzewostanie, który wielokrotnie też jest zabytkowy i silnie związany z tym terenem, z tymi wydarzeniami, które tutaj się działy. Opracowaliśmy specjalną, nową listę związaną z pochowanymi tutaj żołnierzami. Chodziło o ustalenia dotyczące dokładnej daty urodzenia żołnierza, dokładnej daty śmierci, personaliów rodziców. Lista 15 poległych żołnierzy na Westerplatte plus 16 komendant składnicy major Henryk Sucharski sprowadzony w 1971 roku na teren Westerplatte zamyka tą listę 16 osób, dla których przygotowane zostały stele w ramach nowej odsłony cmentarza na Westerplatte. To oni bronili wtedy Westerplatte. Wiedząc znakomicie, że pomoc nie przyjdzie. Jak bardzo ważne jest to, żeby ta ojczyzna tak ich kochała, jak oni ją umiłowali. Że choćby nie wiem, co działo się w naszej historii, choćby nie wiem, jak silne i dramatyczne wichry wiały przez tą ziemię, łamiąc wszystko, Polacy i Polska podnoszą się jak trawa. Przychodzi Polska, która szuka swoich poległych do skutku.
odnajduje i oddaje hołd. Pozytywny dzień, który zakończył pewien etap. Tak jakby taka historia, która była nieszczęśliwa, znalazła w tej chwili takie pogodne uwieńczenie. Każdy z nas potrzebuje wiedzieć, gdzie pochowana jest jego rodzina, najbliżsi. Także świadomość tego, że mogę przyjechać i wiem, że tutaj nie jadę w puste, symboliczne miejsce. Jadę do konkretnej osoby odwiedzić go, pomodlić się za jego duszę. Mamy miejsce, do którego możemy wracać, wspominać go, czcić jego pamięć, więc jest to naprawdę niesamowite wydarzenie. Ogromna duma, wielkie wzruszenie, cudowna chwila dla całej rodziny. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że państwo polskie, społeczeństwo polskie mogło godnie uhonorować tych, którzy stanęli w obronie polskich praw w Gdańsku kilkadziesiąt lat temu. Zorganizowaliśmy uroczysty pogrzeb, podczas którego zjednoczyliśmy się i wypełniliśmy swoją powinność wobec naszych żołnierzy, naszych rodaków, tak jak oni wypełnili swoją powinność kilkadziesiąt lat wcześniej.